psie wszyscy postawili kreskę i powiedzieli mi, że skoro mam owczarka, to muszę się z tym pogodzić. Ale ja niestety walczyłam dalej. Stwierdziłam, że daję sobie ostatnią szansę i był to wyjazd taki trochę ostatniej szansy. Stwierdziłam, że jeśli rzeczywiście wszyscy mają rację, to no pogodzę się z tym, że pies jest trudny i będę unikać wszystkiego, nie będę się cieszyć tym, że mam psa. I trudno. Tak czasami bywa. No ale przyjechałyśmy i okazało się, że to nie jest pies, na którym się stawia kreskę, bo to jest super pies, to jest bardzo pracowity pies. Pies, który ma możliwości i trzeba tylko wiedzieć, jak z nim postępować. Wiedzieć, jak się wykorzystywać pewne zasady. I po prostu konsekwencja w jej przypadku. I to wszystko. I teraz musimy po prostu kontynuować pracę, co będziemy oczywiście robić. Zostaniemy w kontakcie na pewno. No i mamy siłę, bo przyjechałyśmy trochę bezsilne, a wyjeżdżamy z ogromną siłą i motywacją do pracy, obydwie. Bo teraz ja już wiem, co Westę motywuje i co Westę napędza, więc na pewno będziemy mieć z tego dużo radości i ten kurs był naprawdę świetny. Ktokolwiek będzie miał problemy z psem lub ze sobą, na pewno po tym kursie wyjeżdża odmieniony i jest to świetne. To jest po prostu super sprawa. Zostań. Dobry piesek. Dobry pies. Okej. Super. Dzięki.